Test filamentacji. Do testu filamentacji potrzebne nam jest szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe, hodowla drożdżaka Candida albicans i surowica. W pierwszym etapie wyżarzamy ezę, studzimy ją i pobieramy nasz materiał biologiczny. Następnie zawieszamy go w jałowej surowicy. Może być ludzka, może być końska. Wyżarzamy ezę. I zawieszone komórki Candida albicans w surowicy inkubujemy w 37 stopniach przez 2-3 godziny. Po inkubacji 2-3 godzinnej w 37 stopniach pobieram zawartość tej probówaczki, czyli naszą surowicę z komórkami Candida albicans za pomocą ezy. Są to również, jak w przypadku preparatu przeżyciowego, trzy oczka. Wyżarzam ezę. I nanoszę, nakładam szkiełko nakrywkowe na tak przygotowaną surowicę. Tak przygotowany preparat z testem, który wykrywa nam filamenty u Candida albicans, oglądam przy powiększeniu 20-40-krotnym.